Assalamu alaikum. Izrael stworzył koncepcyjną, rasową i przestrzenną infrastrukturę czystek etnicznych i ludobójstwa dawno temu, szczególnie przez dziesięciolecia procesu pokojowego z Oslo przy bezpośrednim wsparciu Zachodu. Od 7 października próg ludobójstwa został przekroczony, gdy Izrael przystąpił do przeprowadzenia podręcznikowego przypadku ludobójstwa i czystek etnicznych na 2 300 000 ludzi w Gazie, procesu toczącego się również na zachodnim brzegu Jordanu. W przeciwieństwie do poprzednich ludobójstw dokonywanych przez euroosadników i kolonie, ludobójstwo w Gazie jest transmitowane na żywo i wszyscy są tego świadkami. Dlatego też, oprócz zamiaru i zdolności militarnych, ludobójstwo wymaga ochronnej osłony dyplomatycznej i medialnej, propagandowej. Unia Europejska wraz ze Stanami Zjednoczonymi zapewniają tę ochronę. Bombardowania Gazy są systematyczne i mają na celu przekształcenie jej w ludobójczy krajobraz. W chwili obecnej Izrael zabił ponad 20 tysięcy osób, w tym ponad 8 tysięcy to dzieci i 6200 kobiet. 53320 zostało rannych, a 6700 pozostaje zaginionych pod gruzami. Ani ta infrastruktura, ani ludobójcza wojna nie byłyby możliwe bez bezpośredniego i pośredniego wsparcia dyplomatycznego, wojskowego, wywiadowczego i medialnego ze strony Unii Europejskiej i USA, które wielokrotnie zapewniały, że Izrael pozostaje ponad prawem międzynarodowym. W przeszłości Unia Europejska rozszerzała swoją osłonę ochronną na izraelski kolonializm osadniczy, utrzymując jednocześnie fasady liberalne i humanitarne. Jednak od 7 października Unia zdjęła wszystkie maski. Unia ma szczegółowy obraz sytuacji w Gazie. Szef ich spraw zagranicznych, Joseph Borrell, opisał tę sytuację jako katastrofalną, apokaliptyczną, z bezprecedensowym poziomem cierpień i zniszczeń wśród ludności cywilnej, jeszcze większym niż Niemcy podczas II wojny światowej. Nic z tego nie zachwiało sumieniem Unii Europejskiej. Europejski szok i wściekłość wybuchają, gdy kolonialna przemoc, zwykle zarezerwowana dla narodów rasistowskich, odbija się i uderza w Europejczyków, jak niemal 70 lat temu z mocą przekonywał Émile Césaire. Unia Europejska okazała przerażającą obojętność na trwające zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie. Powstrzymała się od potępienia, nie mówiąc już o zaprzestaniu tych zbrodni, ponieważ zostały one popełnione przez Izrael przeciwko niższej rasie, stanowiący osadniczo-kolonialne przedłużenie Europy. Po prawie 3 miesiącach nieprzerwanej bezmyślności Unia w dalszym ciągu odrzuca wezwania do zawieszenia broni, aby położyć kres postępującemu ludobójstwu. Na swoim ostatnim posiedzeniu w dniach 14-15 grudnia Rada Europejska, odpowiedzialna za określanie polityk unijnych, potwierdziła niezachwiane poparcie dla ludobójczej wojny Izraela pod pretekstem prawa Izraela do obrony, czasami dodając generyczne i żałosne dodatki takie jak zgodne z prawem międzynarodowym i podkreślające znaczenie ochrony ludności cywilnej. Decyzja Rady Europejskiej nastąpiła szybko, aby zmniejszyć symboliczny wpływ 17 państw członkowskich Unii, które poparły niewiążącą rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni, która została przyjęta 12 grudnia przytłaczającą większością głosów. We wspólnej uchwale opublikowanej 16 grudnia ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Wielkiej Brytanii, oba kraje, wstrzymały się od głosowania
nad wspomnianą rezolucją ONZ, wyraźnie oświadczyli, że nie wierzą obecnie w powszechne i natychmiastowe zawieszenie broni, mając nadzieję, że zabójstwa zakończą się kiedyś w przyszłości. Gaza w dalszym ciągu potępia trwałą kolonialność i rasizm Unii Europejskiej, podobnie jak miało to miejsce ponad 60 lat temu. Wspólna anglo-francusko-izraelska agresja na Gazę i Egipt w 1956 roku w odpowiedzi na nacjonalizację kanału Suezkiego odegrała znaczącą rolę we wspieraniu integracji europejskiej w celu przedłużenia wyzysku kolonialnego i stłumienia walk wyzwoleńczych w Afryce i świecie arabskim. Obecna dehumanizacja Palestyńczyków i dezinformacja są powszechnie wykorzystywane do wzmocnienia geopolitycznej narracji dotyczącej zbiorowych działań Zachodu przeciwko reszcie, narracji, która energicznie się skrystalizowała od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. W tej geopolitycznej narracji i konsensusie nie liczy się ani moralność, ani faktyczność. Ta post factum europejska postawa jest zakorzeniona w kolonializmie, rasizmie i supremacji. Oświadczając, że Europa stoi po stronie Izraela, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen bezwstydnie rozpowszechniała dezinformacje i bezpodstawne twierdzenia, rodzaj czynów, które Unia, jak twierdzi, zwalcza i kryminalizuje, takie jak palenie ludzi żywcem i okaleczanie dzieci, a nawet niemowląt, w dniu 7 października. Takie zniesławienie Palestyńczyków jest nadal publikowane na stronie głównej komisji, mimo że zostało szeroko zdemaskowane nawet przez źródła izraelskie. Czołowi przywódcy Unii świadomie dostosowali się do izraelskiego dyskursu ludobójczego, przedstawiającego Palestyńczyków jako nazistów lub nowych nazistów. Von der Leyen przywołała pamięć o nazistowskich okrucieństwach wobec europejskich obywateli żydowskich. Zarzucała, że Izraelczycy zostali zabici 7 października, ponieważ byli Żydami i z powodu starożytnego zła wewnątrz Palestyńczyków, rzekomo przypominającego najciemniejszą przeszłość Europy. Ta fabrykacja nie tylko celowo lekceważy fakty 140-letniej walki osadniczo-kolonialnej pomiędzy rdzenną ludnością Palestyny a osadnikami eurosyjonistycznymi, ale także przedstawia Palestyńczyków jako spadkobierców głęboko zakorzenionego europejskiego antysemityzmu. Istnienie Palestyny i opór są przedstawiane jako reinkarnacja europejskiego nazistowskiego zła. Dla Unii to istnienie jest przeszkodą na drodze do odkupienia Europy, uporczywym przypomnieniem o tym, o czym Europa próbowała zapomnieć w poszukiwaniu odpokutowania za swoją morderczą przemoc wobec europejskich obywateli żydowskich. Od 7 października Europa poszła o krok dalej, umożliwiając ludobójstwo w Gazie jako formę odpokutowania za własną ludobójczą historię, nawet jeśli wymagało to stłumienia, a nawet zakazania sprzeciwu, protestów i wolności słowa. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nalegał na całkowitą ciszę publiczną i oświadczył: wszystkie tak, ale jest całkowicie nie na miejscu. Zestawienie palestyńskiej teraźniejszości z przeszłością Europy jest podstępem mającym na celu usprawiedliwienie współudziału Unii Europejskiej w ludobójczej wojnie, mającej na celu usunięcie walki palestyńskiej z drogi. Naród palestyński będzie wytrwały w długiej antykolonialnej walce o wyzwolenie i sprawiedliwość, tak jak to czynił przez ponad 100 lat.